Pierwszy prezes SN reaguje na propozycję Dudy. Niespotykany prezydencki projekt ustawy o SN. Małgorzata Manowska, rozwiązanie niespotykane. Propozycje te postrzegam wyłącznie jako daleko idące zabezpieczenie, aby w ogóle mogło dojść do wyboru prezesa Izby, powiedziała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o SN, złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Proponowane rozwiązanie jest niespotykane, ale też w niespotykanych czasach żyjemy, dodała. W środę po południu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpatruje dwa projekty, prezydencki i senacki, dotyczące zmian w ustawie o SN. Pierwsze czytanie tych projektów odbyło się w środę przed południem. Komisja jako pierwszy omawia prezydencki projekt. Co zawiera prezydencka propozycja? Prezydencka propozycja zawiera m.in. dodatkowe regulacje dotyczące wyboru prezesów poszczególnych i Sądu Najwyższego. Jeśli wybór kandydatów na prezesa nie zostałby dokonany na zgromadzeniu Izby za pierwszym razem, na kolejnym posiedzeniu byłaby wymagana obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia Izby, a na jeszcze kolejnym, 1/3 członków. Jednocześnie, jeśli kandydaci na prezesa SN nie zostaliby wybrani zgodnie z zasadami ustawowymi, miałaby się pojawić możliwość tymczasowego powierzenia wykonywania obowiązków prezesa Izby SN sędziemu wskazanemu przez prezydenta. Taki zapis krytykują posłowie opozycji. Uwagi do niego zgłosiło też Sejmowe Biuro Legislacyjne, zdaniem którego budzi on wątpliwości konstytucyjne. Pierwsza prezes SN to rozwiązanie niespotykane. Rzeczywiście, rozwiązanie proponowane jest rozwiązaniem niespotykanym, ale też w niespotykanych czasach żyjemy. Otóż majowe wybory pierwszego prezesa SN pokazały, jak można wprowadzić obstrukcję na zgromadzeniu. Cyrk właściwie, który odbył się z wyborem komisji skrutacyjnej, widziały wszystkie zaproszone telewizje i wobec tego przepis ten postrzegam wyłącznie jako daleko idące zabezpieczenie, aby w ogóle mogło dojść do wyboru prezesa Izby, odniosła się do tego projektu prezes Manowska. Jak dodała, nie sądzi, aby sędziowie odmówili wzięcia udziału w zgromadzeniu, ale proponowany przepis uważa za bardzo daleko idące zabezpieczenie. Chcącemu nie dzieje się krzywda, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w pierwszym terminie państwo sędziowie przyszli i oddali głos, zaznaczyła. Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska pytała Manowską, czy nie ma żadnych wątpliwości konstytucyjnych co do zaproponowanych przez prezydenta przepisów. Ja osobiście nie mam, odpowiedziała Manowska. Pierwszy prezes SN podkreśliła też, że wobec prezesa Izby nie używa się sformułowania o niezawisłości, ponieważ, jak wskazywała, wykonywane przez niego czynności mają charakter administracyjny. Rozwiązania przewidziane dla pana prezydenta nie wkraczają w niezawisłość żadnego sędziego, bo one nie dotyczą orzekania, wskazała.